Dawn, Heroes of Warcraft. O. No ale ogólnie witam i pozdrawiam wszystkich. Ja też witam i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. To co? A powiedz mi, tak. Ty tam pamiętasz, kim już grałeś, żeby się nie powtarzało? Grałem już paladynem i grałem już druidem. No tak kminie, czym ja nie grałem? Dobra, to ja nie grałem. Dobra, to ja ci nawet powiem, ja zagram teraz wojownikiem, o. No to żeś mi trochę ukradł pomysł, ale to ja zagram kapłanem w takim razie. Aha, no ale to okej, okay. To lepiej się ten, bo to dwa, chociaż czasami podobne. No zobaczymy, wydaje mi się, że w tym trybie przodują te klasy, które mają sekrety. Sekrety potrafią zmienić totalnie sytuację. Bo to jest coś, na co nie jesteś nigdy przygotowany, a zwłaszcza jak masz losowe karty. To teraz tak, aha, ty masz monetę? Ja mam monetę, tak, będę monetyzował od razu. Dobra, no to lecimy. Podoba mi się to jest dosyć zabawne. No, to takie losowości mi sprawiają radochę. To jest całkiem spoczko właśnie. Dobra, i tyle. Wiem ci, że te twoje pelecy na kartach są mocno niepokojące, ja chyba takich nie będę robił nawet jak... To jest okiem. A ty nawet nie wiem, jaki ty masz odwrót reverse card, skąd to pochodzi, jak się on nazywa. Także nie wiem dokładnie. Mój chyba to jest jakiś sezonowy, jakiś tam... Coś tam. To chyba nie jest nic nadzwyczajnego. Ja ci powiem, że mam tutaj ciężki orzech do zgryzienia w tym wyborze. Na przykład mam Mełku Gromiło. To by cię pewnie ucieszyło, nie? No, to mnie by bardzo ucieszyło. To jest bardzo nieprzyjemna karta na ten... No zobaczymy, co ten Wąkol wyciągnie z tej swojej talii. Powiem ci, na ja razie teraz nic, szybkie, na razie, tak, szybkie wybory takie. Robię, wiesz? Tak, bo okay. Żeś ostatnio długo żeś czekał. A no. Obserwowałem twoje mecze z Sołem i też żeś długo się decydował. Nie podejmowałeś szybkiej czasami decyzji. Czasami jest, także... Ja tak lubię czasami ponarzekać, jak tam na przykład Soł długo myśli, ale no nie da się czasami, wiesz, tak szybko podjąć decyzji. Nie da się. No zwłaszcza jak trzeba czytać karty, no przecież kurczę, znaczy, litości. No, problemem, to wymaga problemem... czasu, no. Oczywiście. Dobra, ja muszę jakąś kontrę postawić. Czasami trzeba się tutaj doedukować. No. I teraz... Króczy symbol. A jestem tak ciekaw, jaki ty masz... Jaki masz teraz... Jaką masz planszę? Bo to nie jest tak, że jesteśmy zawsze na tej samej wrzuceni. Ja mam jakieś wykopaliska. Aha. To jest z bankiem w prawym dolnym rogu takim? Z tak monetami? Jest, tak. Aha, okej. Czy ja mogę jakoś sprytnie cię tu załatwić? To jest zawsze fajne załatwić cię sprytnie. No, to teraz możesz poszukać. I to jest fajne, że jak na przykład się zna wszystkie karty i na przykład chodzi o czary czy jakiegoś konkretnego stronnika danej klasy, to właśnie tutaj masz szansę i liczysz na to, że on faktycznie będzie do wyboru, nie? Że grzebiesz w tych kartach. No, tu jest kilka kart, jak ten ghoul, któremu dodajesz +1/+1 za każdym razem, jak zagrasz kartę, albo ta manoholiczka, która dostaje. To jest, są mega mocne karty w tym trybie. No ale zobaczymy, no. Okej. Okay. Dobra, to ja rzucę ci taką panią Chochlistrzyni. No to jest na pewno przykre, to tak, to... No nie mam cienia wątpliwości, że tutaj to może zrobić grę. No nie, kogo ty tam miałeś? Aha, ty miałeś nie, tego. Nie, to miałem tylko tego, to tam on to nie... No spokojnie. To nie jest takie coś. No nie wiem tutaj, co jest fajnego w tych kartach, co ja je dostałem, ale niech będzie. Ja ci podpowiem, że ja pójdę teraz w czary, nie? Bo muszę jakiś Mówisz, fajny czar tak... sobie... Tak, chociaż u Warriora są fajne. Natomiast... Na ten moment nie potrzebuję żadnego konkretnego, ale... Coś tam nie, no to sobie... Warrior robi robotę często, niestety. Często, gęsto. Dobra, zróbmy tak. No jak tak można? A tutaj Chochlistrzyni się rozmnaża. Teraz to jest pytanie, czy to jest przespączkowanie?
Nie wiem. O nie! No nie? Mi się to nie podoba. No jest to fajne, bo 7 życia masz. Jeden ataku wystarczy, żeby na przykład to pozabijać. No powiem ci, że tu mi się nie trafiło mi się tutaj nic takiego, co... No jest to niewątpliwie zawodnik, którego warto brać pod uwagę. Jak się ma odpowiednią kartę, ale się może jej nie ma. Chyba, że ty mi go jakoś zdewastujesz, wiesz bo ty co? Też masz tych jest czarów. Taka szansa. No. Nie, no ja bym ci powiedział, że jest taka szansa, nie? Jest szansa, że on na przykład może przeżyć. Ale ja bym od tej szansy troszkę uciekał. No tak. Tak podejrzewałem, że on długo nie postoi, on też tak nie miał takiego zadania. Moja postać powiedziała, zamroczy cię rok, a nie mrok. Okej. Okej, okej, okej. Taki był, taki był, taki no. Takie żarty, stary, to się nie zdarzają codziennie, nie? No nie, no trzeba to nagrywać. Dla takich dobrze, żartów, że nagrywam, bo to... Dla takich żartów warto mieć sprzęt do nagrywania. Otacza nas cień. Jest tak zwana karta kamikaze. Kiedyś zbudowałem dek na takich kartach, to bardzo było bolesne doświadczenie. No i teraz co ty możesz wystawić, że tu już kart jest nie, dużo, tak. No. Okej, okay, tu jest jakiś smok. To jest niefajne, bo tutaj jest 5 tłumu, hopsa hopsa. Tu by mogło być 2, no musiałbym to wszystko wymienić, no tak średnio bym powiedział. Jeszcze mogę przegrzebać, ojoj. Oj, to będzie słabe. Dobra, powiem ci rok, no kurde. Niestety, ale trzeba to jakoś tutaj pozmieniać. Tak się postanowiłeś, tak postanowiłeś to wybronić rozumieć, się. Tak? Mhm. Chciałem się tak wybronić. Mhm. Taka sytuacja, no to mi się nie podoba w ogóle. A gdybym ja mógł cię zabić jakoś, to byłoby chyba fajne, nie? Ej, to by było teraz, jak mam 32 życia. Zróbmy mówisz to tak. Okej. Okay. To jeszcze ci nie zabija, nie? Nie, to mi się jeszcze podoba, no. No to już mi się nie podoba. To był chyba dobry plan. To był dobry plan. Mhm, super. Ale to ja to muszę się miało prawo tutaj, władcę. Nie. Nie, no nie, i... no stary, no... O kurde, no tak się nie postępuje. O Boże. To teraz szukamy odpowiedzi. Czy ta odpowiedź tam jest na tej ręce? No właśnie, no to... No tu mamy kilka opcji, muszę ci powiedzieć. Zagramy w tempo, jak to mówią profesjonaliści. Okej. Okay. Wyrzucimy sobie kamikadze, no. Ponownie. Ale to nie jestem zadowolony z tego tak do końca. Chociaż no, pozbyłem się tego Ragnarosa, on był strasznie tu nieprzyjemny. Sprowadzam życie. To teraz tak. O, ja cię nie mogę. No dobra. Co ty tam masz, powiedz mi? Aleksztrasę. Nie, po... No to się może źle skończyć dla mnie. Ja tu mam takie przekonanie, że to może być fatalne w skutkach. To jest tu kilka sposobów, nie? Z jakim można sobie poradzić z tą twoją sytuacją. O nie. Do której mnie tu doprowadziłeś. Ja tu się postaram zabezpieczyć przed twoimi przyszłymi niecnymi postępkami. I wystawię tu kilka kart, które unieruchomią cię. Przynajmniej na kilka tur, taki mam plan. Co ty na to? Żebym ja cię unieruchomił. Okej, jakieś zaklęcie się szykuje. Nie podoba mi się to w ogóle. Nie mogę dłużej czekać.
O nie! Czy ty możesz zaszarżować już jakoś? Co za podłość. I całą manę na to wydał. Czy to był dobry pomysł? To jest ważne pytanie w tej kwestii. Bardzo dobry. To ja zagram to tak. I co ty na to powiesz? Jakby nagle się sytuacja poprawiła po tej stronie stołu, ale to chyba nie jest koniec tej historii. Dobra, jest smok, jest dobieranie kart i to jest plus jeden do zaklęć. Nie. Nie. Tak jest. Nie no, stary, no jak... Jak mogłeś to zrobić? To przecież to było podłe strasznie. To zamocasz. Ale to ja jeszcze nie skończyłem. Zagramy to tak. Z bólem serca, ale ten Ragnaros tutaj... On musi mieć w co celować. Okej. Okay. Jesteś spokojny? Jesteś w ogóle nie jesteś zmartwiony tą sytuacją? Nie. Ja byłem przekonany, że jestem gotowy na każdą ewentualność, ale tu teraz mnie niepokoi to, że ciebie to niepokoi. I jeszcze wziął sobie pancerz, zbudował. Nie. Nie zrobiłeś tego. Tak, to była taka szansa, była po mojej stronie. No nie. Wiesz co, nie wiem co jest, problem z internetem, może mnie przycinać, tak mi się wydaje, ale... Trochę cię może przycinać, tragedii. Jak ja tu mogę zagrać to dobrze teraz? Mamy tu kilka opcji, panie Wonkol. Czego by tu zacząć, kurde? Ty masz tam dwie karty. To nie jest taka optymistyczna sytuacja u ciebie, powiedziałbym, że to jest taka sytuacja, że ona ma prawo pozostawiać wątpliwości. Ja zagram to tak. Gotowe. No. Bo przecież masz tam ten pancerz, co prawda, no ale teraz, kurczę, pieczone, co tu za stronnik się pojawi? Many dużo. Ile masz tych kruczych, kurczę, tajemnic? Druga. Właśnie dużo nie. A powiedz mi, kruk to jest Raven, czy to jest Crow? Crow? No właśnie, a ta gra jest Raven coś tam, w wersji angielskiej. Raven Idol. Mm. A więc co to jest Raven? To też nie jest kruk? Czy to jest raczej wrona, albo szpak, albo jakieś inne cholerstwo? Bo na pewno nie jest to łabądź. Kurczę. Nie. Nie. To jest dobre. No i chcesz mi powiedzieć, że moją agonię szlak trafił, tak? To jest teraz dokładnie. Raven to kruk, mówią. Crow, no, a crow? To wrona. Serio? Wrona. No taka historia, wiesz. Muszę to rozważyć. No nie mam tu dobrych kart. O, jak to nie jest dobra karta? Bardzo dobra karta. Nie, to nie jest to zła karta, ja nie mówię, ale to... No, znaczy, miałem w planie, że dostanę lepszą. Znaczy, on był już zaplanowany długo, ale teraz ten mój Raven Idol się zupełnie nie sprawdził, no. Oj, to jest długa rozgrywka, panie Bonkol, powiem ci, że tutaj, kurde, szale zwycięstwa dokładnie się chylą w różnych kierunkach. O nie! O, zrobiłem! Jej, moje niedopatrzenie!
jak się bardzo pomylił. Czy to go jak będzie bardzo... kosztowało? Ile go to będzie kosztowało? A nie, może to nie? Już mnie będzie... O nie. Jakie to niedopatrzenie było. No nie, nie mówisz, że to poważnie. To było to? Manawiczka. To jest coś, czego się obawiałem. Gotowe. No zobaczymy, zobaczymy, no. Ja cię niby tu mogę obrażać za dwa, za każdym razem, ale... Jesteś coraz lepszy. Nie. Dobrze, że tu nie ma stronników, nie? No. Jakby tu byli stronnicy... Pomyślmy, ty masz 10 życia, nie? To nie jest jakoś dużo. No właśnie. To nie jest jakaś ogromna ilość. Ale mam hala. Ja bym powiedział... Ja bym powiedział, że jesteśmy blisko rozstrzygnięcia. Mogę być w błędzie, ale jesteśmy dosyć blisko. Ważne pytanie, co ten Bongol wystawi? No, kart dobrał. Wystawi jakiegoś tanka i pozamiatany, no. Ja tak brzmię przemądrzale i arogancko, bo mam dobrą kartę na ręce. Czy ty chcesz mnie zabić teraz w tej turze? Powiedz mi, czy ty masz letala? Nie, jak to się mówi? Letal czy lital? Lital. Lital. Czy ty masz litala, no? Zbiera, doszukuje. No, widocznie nie trafia. Chociaż no zbiera tego litala pewnie, no. 6 punktów many, no. 5 kart. No, mam tu bańkę na tym. No, czy ta bańka? Jeszcze jeden, Boże. Jeszcze? Okej. Tak. No i już się opancerzył, no. Tak. Tak. Jeszcze żyjemy. O, rety, rety. No dobra, to zagrajmy tak. Nie, to był zły wybór. Nie! Więc spośród tych kart, które mi się trafiły, to była ta jedna z lepszych. Właśnie nie widzę. Dwa punkty życia, no. Kurde, Felek, no. Tału nie ma. I teraz ważne pytanie, czy ja powinienem iść w zaklęcia, żeby cię już dobić, tym jakieś, licząc na jakieś zaklęcie? Czy może powinienem? Dobra. O nie, nic! Nie mam pojęcia, Rok. Nie rób nic, poddaj się. No widzisz, kurde, no możesz sobie pancerz zbudować, no nie wiem, czy to jest dobra rzecz, co ja zrobiłem teraz. No tak średnio. No okay. Ale no coś, co mogę powiedzieć, no nic się nie chce trafić fajnego, no. To nie jest dobra karta, no ale... Ale powiem ci, że zostały ci 4 karty coś... talii. Coś zrobimy. Będzie dobrze, wiesz? Nie, nie mów. Ja tu coś popsułem chyba pod koniec. Ja się zapewnie poczułem. Nie, nie, nie. Obrona Częstochowy na razie. No tak.
Wiesz, że ja liczyłem na Ragnarosa, nie? Tak. Ja się tak myślałem. No Matulu, no naprawdę. Wiesz, no liczyłem na to, że znajdę coś, co ci zada obrażenia. Ostatecznie znalazłem coś, co może przywołać kreaturę. To jest najsłabsza kreatura i nawet ja jej nie przywołałem. Jest najsłabsza kreatura, jaka jest na stole tutaj. Jaka była na stole podczas tej całej rozgrywki. No i proszę, ten już ma 5-5, no. I jeszcze się opancerza. No, to teraz... Dobra, pierdziele. Trzeba zagrać grubo. No jak to zagrać mądrze? O nie. Ja cię muszę pozbawiać tego życia, to jest takie jedyne sensowne rozwiązanie tej całej sytuacji. Nie, karty mocy mam. Coś tu się musi... A się w końcu wykończysz się tym, w tym deku będziesz tak grzebał. No ja mam tutaj jeszcze 8 kart. Jeszcze z mojej strony może się dużo się może tutaj wydarzyć. Dopiszę ci to, brawo. Gorzelnik ci się trafił. Czy ty mnie zabijasz? Nie będzie tak łatwo, niestety. Daj mi jakieś zadanie. Gotowe. Kart już prawie nie mam. No, kart już prawie nie masz. No. To teraz, no to jest kurde pytanie, czy to się... Hej. Czy to się ma szansę udać, no? No powiem ci, że mi się dobierają takie karty nieszczęśliwe dosyć. Nic z szarżą. Ja nie wiem, czy kapłan coś ma z szarżą? Kapłan ma szarżujących bohaterów? Nie, mogą się trafić kapłan? Ci tacy... Nie. Ale mogą się trafić takie ze zwykłych kart, nie? Obiecujący. Dobra, jest na pewno poszukiwacz przygód, no. Teraz ty musisz brać chyba zaklęcia, żeby się bronić, nie? Ostatnia. To jest ostatnia szansa. O kurde, ja cię kręcę, jak jesteśmy blisko. Muszę wybrać. Kończy ci się czas. Wiem. Czytasz te karty, czy co? Co? O Jezus. O Jezu, co on tam przymierza? No i egzekucję wziął i wykonał. No i jeszcze szarże ma, Boże drogi. Nie, no to już jest koniec, wiesz? To już jest koniec. Muszę się poddać. Muszę. Nie, no dlaczego? No nie dał zagrać, no. Ale jeszcze nie wiem, co mogłem dostać, coś fajnego. Popsuł, wziął i popsuł, no. War is deception. A game played best from the shadow.